Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest Piotr Łącz. Zgadza się? Tak jest, zgadza się. Witam wszystkich. Właśnie, wiesz, że jesteś określany polskim Tysonem? Wiem, natomiast tak jak mówię, no na razie jeszcze nie chcę być tak nazywany. Wiadomo, że tam inspiruje mnie on w jakimś stopniu. Stylem i swoimi gabarytami jesteśmy podobni. Ale ja uważam, że jeszcze za wcześnie się tak, żeby się tak nazywać i złą sławę to nosi. Wielu już było polskich Tysonów i nie skończyli za dobrze, tak więc na razie jestem Piotrek Łącz, a co będzie w przyszłości, to zobaczymy. Okej, okay, Piotrek Łącz, bardzo dobrze. Pokora. To boks cię nauczył pokory? Tak, przede wszystkim boks mnie nauczył pokory. Sport ogólnie uczy pokory i dyscypliny, tak więc nieraz się myśli, że nie wiadomo, jakim się jest kozakiem, natomiast potem weryfikuje to trening, sparing czy sama walka. A jak oceniasz teraz swoją formę? Wiesz co, miałem teraz okres przygotowawczy, miałem mieć walkę gdzieś tam w październiku, listopadzie, ale były przekładania, potem doznałem nawet nie lekkiej kontuzji, bo to było spowodowane przetrenowaniem, taki lekki urazik miałem i na razie tak naprawdę wróciłem do treningu od tamtego tygodnia. A w poprzednim, od tamtego tygodnia zacząłem się w ogóle ruszać, jakieś tam przygotowania fizyczno-kondycyjne, natomiast bok tak na razie 3-4 dni po dwutygodniowej przerwie. Natomiast do poprzedniego okresu dosyć dużo było 17 tygodni byłem w treningu i gdzie byłem we Wrocławiu też dodatkowo, trener mnie wysłał do Adrenaliny Wrocław, których też pozdrawiam. Miałem tam przyjemność sparować z Damianem Knybą i Mateuszem Masternakiem, tak więc jakieś doświadczenie zdobyte. Ale też jesteś w Cieszynie, bo z Łukaszem Brudnym trenujesz, tak? Tak, cały czas, na co dzień teraz przeprowadziłem się do Cieszyna, niedaleko tam osiedla Azor mieszkam, wynajmuję sobie mieszkanko i ćwiczę cały czas w Cieszynie Łukasza Brudnego w Pancze w Cieszyn. No i rozumiem, że dobrze ci się trenuje, skoro się przeprowadziłeś, to też forma wzrasta. No tak, bo dlatego się przeprowadziłem, wcześniej mieszkałem w Mazańcowicach, w okolicach Bielska, w domu rodziny, natomiast żeby mieć więcej czasu na treningi i nie tracić niepotrzebnie na dojazd, przeprowadziłem się do Cieszyna, no bo dobrze mi się układa współpraca i gdzieś tam jest cały czas progres, a łatwiej mi jest mieszkać na miejscu, tak? Też się tam lepiej też asymilować z ludźmi z Cieszyna. No tak, w tym roku nastąpiło przejście, nie? Z tego amatorskiego boksu na zawodowy. Tak, dokładnie to było, tam już były jakieś przymieszki w lutym, natomiast tam wszystko udało się w marcu dopiąć, gdzieś tam w lutym byłem na testach, jeszcze wtedy Fiodora Łapina jak był u nas w grupie promotorskiej, to się potem podmieniało to, ale już tam byłem na testach, wyrazili zgodę, kontrakt podpisałem w marcu, wcześniej miałem epizod w kadrze narodowej, tym byłem medalistą mistrzostw Polski, drużynowego mistrza Polski zrobiłem, trochę tych walk było może nie jakoś mega dużo, ale jakieś tam doświadczenie miałem, przeszedłem na zawodowstwo, jak była okazja, no i staram się budować od nowa. A powiedz mi, wy się jakoś kontaktujecie tak w innych sytuacjach niż na ringu z tymi, z którymi walczysz, czy spotykacie się czasami w jakichś dziwnych okolicznościach, na przykład z Oskarem Safarianem? No czasami tam gdzieś na zawodach się może widzimy, jak jesteśmy gdzieś tam, na przykład załóżmy Andrzej Tres w boksie olimpijskim ostatnio, bo na Mistrzostwach Świata nie poszło mu tam, ale cały czas mu tam kibicuje, tak, ale pewnie gdybym do niego zadzwonił, żeby, nie wiem, poprosił go o sparingi czy coś, to by się zgodził, tak więc raczej się nie spotykamy, nie, ale gdyby potrzebował on pomocy czy ja, to pewnie byśmy sobie pomogli nawzajem. Tak. Okej, okay, czyli nie bijecie się, jak się spotkacie przypadkowo na zakupach? Nie, tak nie wygląda, to jest czysty sport, nie, bo tak naprawdę można się pośmiać, ale przysłowiowo powiedzieć, że po walce można iść na piwo i się sobie wszystkiego pośmiać, to jest sport, tak, trzeba być oddzielić, to jest sport, to jest prywatne życie, to są dwie różne kwestie, tak, jest rywalizacja sportowa, ale poza ringiem jesteśmy ludźmi, tak? Kolegami, jakimi zajmujemy. Okej. Okay. A miałeś jakieś chwile zwątpienia, jeżeli chodzi o boks i pójście w tę stronę, czy ty cały czas od początku wiedziałeś, że to jest ten dobry kierunek? Można powiedzieć, że jak doznałem kontuzji i zerwania bicepsa, to pomyślałem sobie przez chwilę, żeby z tego zrezygnować, no bo jednak trzeba z czegoś żyć i jakoś się trzeba utrzymywać, a wiadomo, początki są zawsze ciężkie. Tak więc miałem taką chwilę zwątpienia, ale na szczęście trafiłem na Michała Pietrzaka, którego również pozdrawiam, mojego trenera motoryki, wyciągnął mnie z tych kontuzji i pokazał mi, że można dalej boksować mimo tego, po dobrej rehabilitacji i tam pomocy. Tak więc miałem chwilę zwątpienia, jak też to każdy sportowiec, ale szybko stanąłem na nogi i dalej idę po swoje.
Idziesz po swoje. Dieta? Na razie mam, można powiedzieć, zredukowałem troszeczkę od ostatniej walki, bo na ostatniej walce ważyłem 105-106 kilo, ważę teraz około 98-9, wtedy byłem na etapie budowania siły, teraz już tak można powiedzieć troszkę bardziej taka pliometria, dynamika, gdzieś tam troszkę się bardziej zrzeźbiłem. Jest, lepiej się czuję, jak mniej troszkę ważę. Miałem też tak, że za mało ważyłem w ostatnich przygotowaniach, bo tam przeszło już 95-4 kilo. Takiej szukam swojej optymalnej wagi, bo to jest na razie wszystko próbowanie, tak? Ja dopiero mam dwie walki zawodowe, 23 lata, dopiero w przyszłym roku 24. Tak więc to jest jeszcze szukanie takiego złotego środka, złotej wagi i takich najlepszych przygotowań dla mnie. Mhm. A jak wyglądają twoje treningi? Jak często i jaka intensywność, co robisz? To zależy też na jakim okresie jesteśmy przygotowawczym. Tak, ja zawsze zaczynam od tam gdzieś wydolności. Ten okres zawsze najgorszy, jeżeli chodzi o mnie. Z tego względu, że naprawdę się zasuwa dwa treningi dziennie. Jeden zazwyczaj jest typowo pod wydolność, na przykład tak jak dzisiaj udało mi się wbiec na Szyndzielnie gdzieś tam, natomiast potem wracam wieczorem i idę na trening typowo bokserski i to już akurat różnie bywa, jak ten trening bokserski wygląda, czasami on jest jakieś tam tarcze, czasami sparingi zadaniowe, czasami worki, no ale najczęściej to jest jakaś praca z trenerem, tak, no i jeden trening ten wydolnościowy jest naprawdę zabójczy, nie jest on długi, ale jest intensywny, natomiast drugi to jest typowo technika, tak, potem z tej wydolności się przechodzi na inne okresy, najbardziej lubię sparować z tego wszystkiego, okres sparingowy, który tam gdzieś 3-4 tygodnie przed walką włączam. A właśnie, jak jesteś przed walką, to co, psychika też? Ktoś pracuje nad tym, czy ty sobie wszystko układasz? Nie, ja akurat współpracuję z takim, można powiedzieć, moim trenerem od głowy, tak go nazywam, od psychiki, Mikesz Kosz, Łukasz Mika, który też mnie tam gdzieś wspiera w mojej karierze. Uczy takich fajnych rzeczy, też nastawienia i też nad tym pracuję cały czas. Tak, no nie ma ludzi o niezniszczalnej głowie, tak więc gdzieś czy jakieś zmęczenie, niepewność się wdaje, czy jakiś przykry incydent, bo nie zawsze trening wychodzi na 100%, tak? Czy tam sparing nie zawsze jest po myśli, tak? Czasami się przyjdzie, predyspozycja dnia, gorszy dzień, coś nie wyjdzie. No i jednak i tak trzeba zrobić swoją robotę, to tam gdzieś ją wspiera cały czas, ustala mi jakieś ćwiczenia, czy nie tylko na skupienie i działamy razem po prostu. Działacie. Z czego jesteś najbardziej dumny? Z którego pojedynku? Na razie z żadnego. Ja mam takie dosyć krytyczne do siebie podejście i obydwa pojedynki były przekładane i też były przekładani, byli przeciwnicy, tak? Zmieniali mi się tak naprawdę z dnia na dzień, natomiast ten drugi też robił problem przed walką, tak więc było dużo nerwówki, czy on w ogóle wyjdzie do ringu, czy nie. Był taki przykry incydent z tą drugą walką, że 10 minut przed walką, jak już byłem rozgrzany, zatejpowany, ubrany rękawice, gotowy do wyjścia, przeciwnik rozciął sobie takie tejpy, które są pod rękawicą, które są potwierdzone jakby przez komisję i stwierdził, że będzie chciał troszeczkę oszukać, tak, i będzie go pięściami ze mną boksował, tak więc była nerwówka, że on w ogóle wyjdzie, czy nie, tak więc na razie nie jestem zadowolony z żadnej walki, jakoś mega fajnie, że są wygrane walki i tam gdzieś tam nokauty, natomiast to jeszcze nie jest to, co ja pokazuję na sparingach, jak ja sobie tam radzę, czy jak normalny mam okres przygotowawczy, tak, to na razie jeszcze nie jestem zadowolony. Okej, okay, no dobrze, mam nadzieję, że będziesz zadowolony, na przykład jakie planujesz w przyszłym roku, co będziesz... Jeżeli się uda, to jeszcze w tym roku walka, ale nie chcę mówić, czy to będzie pewne, czy nie, tak więc ja sam czekam na informację od swojego promotora. A jeżeli chodzi o przyszły rok, to na pewno będę chciał stoczyć 4 walki. W tym roku miałem plan, żeby zrobić 4, ale różnie się przekładały te terminy, teraz też mi znowu przełożyło. Niestety wyszło na razie tylko 2, mam nadzieję, że przynajmniej ta trzecia wyjdzie, jeżeli nie, no to od razu coś w styczniu sobie wezmę. No i powoli budować rekord, tak? Ja ogólnie uczę się jeszcze tego boksu, to nie jest tak, że się uważam za jakiegoś tam nie wiadomo kogo, tylko uczę się tego sportu, cały czas łapię doświadczenie z lepszymi zawodnikami, jeżdżę na sparingi z czołgą Polski, uczę się od nich i jakieś tam zbieram lekcje, tak? I chciałbym powolne prowadzenie, nie, że na przykład 2-3 walki i od razu jakiś poważny test i stopniowo sobie zwiększać poprzeczkę i gdzieś tam iść do przodu, tak? Mhm. Okej, okay. A gdyby, no... Jeszcze raz? Jeszcze raz powtórz? Powiedziałem, zobaczymy, co z tego wyjdzie w przyszłości, tak? Tylko, że tak powolne prowadzenie. No, myślę, że będzie dobrze. A gdyby nie boks, gdyby nie sport, czy jest coś, co jest też taką twoją pasją, którą mógłbyś rozwijać?
No, na pewno gdzieś tam kończyłem kursy jako trener personalny też, ale akurat bardziej ze siłowni gdzieś tam i wiadomo, że jako trener boksu też w przyszłości, ale nie uważam się jeszcze za tak doświadczonego człowieka, żeby móc kogoś trenować, tak? Gdzieś tam personalne treningi jak najbardziej, ale żeby prowadzić zawodnika od zera do jakichś zawodów, uważam się, że jeszcze muszę złapać tego doświadczenia. A oprócz takich pasji, no to można powiedzieć, że to jest moją pasją, tak? Największą, interesowanie się takimi rzeczami. Gdzieś tam fizjoterapia też zaczęła mnie niedawno interesować, gdzieś tam się kształcę cały czas w tym temacie. Okej. To zapytam Cię na zakończenie o największe Twoje marzenie. Osobiste, sportowe, wszelakie. No to jak każdy zawodnik chciałby gdzieś tam zawalczyć o pas mistrza świata kiedyś, tak? To jest takie jakieś moje marzenie, które sobie postawiłem w cel i czy ono wyjdzie, czy nie, to zobaczymy, ale mierzę gdzieś tam wysoko, natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo dużo pracy przede mną i jeszcze wiele upadków, zlotów i wyrzeczeń. Ale życzę Ci tego i żeby się właśnie wszystko układało, ale widzę, że z taką pokorą, z takim nastawieniem do sportu to na pewno, albo po prostu prawie, że na pewno, żeby nie zapeszać, będziesz bardzo, bardzo wysoko. No i co, do zobaczenia w Cieszynie. Pewnie, do zobaczenia w Cieszynie. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za udzielenie pytania. Dziękuję. Piotr Łącz był naszym gościem. Dzięki. Dziękuję bardzo.